Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Aleksander Przybylski i mam wielką przyjemność opowiedzieć Państwu o Forcie VII w kontekście nieco innym niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo oczywiście ta martyrologiczna historia nierozerwalnie wiąże się z Fortem VII i trudno, żeby było inaczej, bo to miejsce kaźni Wielkopolan, chociażby przez osobiste historie, jest po prostu cały czas żywa. Pewnie ktoś z Państwa, jak tu siedzicie na sali albo słuchacie nas w internecie, mieliście w swojej rodzinie kogoś, kto był więziony w Forcie VII, albo znacie kogoś, nie wiem, dziadków, sąsiadki, albo znajomego kuzyna. To jest po prostu bardzo taka wielkopolska historia, bardzo osobista. Po drugie zresztą mamy już od końca lat 60. muzeum poświęcone martyrologii Wielkopolan, które tę pamięć cały czas pielęgnuje. To się trochę zmienia. Tutaj warto zajrzeć, jeżeli ktoś jest zainteresowany, do ostatniej kroniki miasta Poznania poświęconej ogrodom i tam został opublikowany artykuł dotyczący takich wyników badań socjologicznych, które dotyczą właśnie recepcji Fortu VII wśród poznaniaków i osób spoza Poznania. To się trochę zmienia, natomiast nadal jest to niezwykle, niezwykle silne i osobiste wspomnienie. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać o Forcie VII w nieco innym wymiarze. Jego historię będziemy przedstawiać tą wojskową, ale też cywilną, co może dla niektórych z Państwa będzie zaskoczeniem. I pretekstem do tej opowieści były poszukiwania, prospekcja z wykrywaczami metali, którą realizowałem, miałem przyjemność realizować razem z członkami Stowarzyszenia Eksploracji Perkun. Korzystając też z tej okazji, że sam Ford wewnątrz przechodził remont ostatnio, niedawno zakończony, wystąpiliśmy do Miejskiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na możliwość przeszukania tych terenów położonych dookoła fortu, a jednocześnie też wspieraliśmy archeologów, którzy mieli nadzór we wnętrzu fortu i tam przede wszystkim, albo nawet trzeba by powiedzieć, że wyłącznie dno fosy fortecznej sprawdzaliśmy. No i rezultaty są i też jakby za pośrednictwem tych przedmiotów, które znaleźliśmy, będę Państwu tę historię fortu inną niż martyrologiczna opowiadał. Ale no, musimy zacząć od tego wstępu całego takiego historycznego, zacząć chronologicznie od tego, co było zanim był fort. No to już jest akurat mapa z końcówki XIX wieku, kiedy fort już stoi. Stoi też nawet strzelnica przy skrzyżowaniu ulicy Pułkowskiej i dzisiejszej Bułgarskiej. No ale mniej więcej dobrze oddaje to wszystko, co jest dookoła, czyli praktycznie rzecz biorąc nic. W zasadzie no, aż do momentu wybudowania fortu i długo po wybudowaniu fortu w latach 70., 80. XIX wieku dookoła były po prostu tylko pola. Możemy założyć, że pewien horyzont oddziaływania wsi Sytkowo, położonej tutaj na północ, gdzieś w okolicach dzisiejszych Smochowic, czy też WZ-motów powiedzmy dzisiejszych, to może były pola, które gdzieś tam miały jakiś tam orny charakter, natomiast wiele więcej się tutaj nie działo. Tak już tylko dla takiej sprawozdawczości i porządku warto dodać, że w pradziejach mieliśmy w okolicach akurat folwarku Edwardowo i Marcelino, którego oczywiście nie było, jakąś obecność w czasach epoki żelaza. Tutaj mówię o kulturze grobów kloszowych, to powiedzmy taki spin-off od kultury pomorskiej. Parę pochówków takich charakterystycznych urn, pochówków takich ciałopalnych znaleziono tam na początku wieku XX. No i w zasadzie tyle. Akurat to osobnictwo może być związane z tym, co tutaj widać, czyli tymi stawami. No jakiś ciek wodny tutaj wyraźnie jeszcze w XIX wieku był zaznaczony i obecny. No ale to tylko po prostu z kronikarskiego obowiązku. Potem nie dzieje się tutaj za wiele, aż władze pruskie podejmują decyzję, że musimy ten pierścień forteczny twierdzy poligonalnej no, rozbudować i wyciągnąć tę linię obronną wraz z rozwojem artylerii bardziej no, od centrum, oddalić po prostu tę linię fortyfikacji. To jest historia, którą zapewne Państwo dobrze znacie.
W 1876 roku rozpoczyna się budowa Fortu VII. I tutaj mamy karykaturę z prasy, co prawda ona pochodzi z połowy wieku XIX i dotyczy budowy twierdzy poligonalnej. Mam nadzieję, że to dobrze widać, te krety. No tutaj jest jakiś kontekst polityczny, którego nie do końca jesteśmy w stanie wyłapać. Ktoś po prostu sabotował tę budowę. No i tutaj akurat mamy taki rysuneczek, no ale możemy sobie wyobrazić, jak to mniej więcej wszystko wyglądało, jeśli te antropomorfizowane, bajkowe krety odłożymy w niebyt, a skupimy się na tej postaci, czyli robotniku. Tych robotników było całkiem wielu, mamy nawet dokładne wyliczenia w prasie ówczesnej. Otóż Fort VII był budowany w ogóle, i wszystkie te forty, w ramach takiego, powiedziałbym, modelu, który my dzisiaj nazywamy PPP, partnerstwo publiczno-prywatne, to znaczy robiły to po prostu firmy, które na zlecenie rządowe i wojskowe to realizowały. Tam ogłoszenia przetargowe nawet były w polskiej prasie publikowane, trzeba było mieć jakiś kapitał, wykazać się tym, że po prostu no, firma poważna, a nie że zejdzie nam z budowy w środku prac. Wiemy, że pracowało przy samym Forcie VII, bo to jest wyliczone dokładnie, 200 mularzy, czyli murarzy, 200 pomocników murarskich i 300 kopaczy. Pracowali po 11 godzin dziennie, zarabiając 25 fenigów za godzinę, co zresztą było potem przedmiotem strajku, bo robotnicy domagali się podwyżki do 40 fenigów za godzinę. Mniej więcej no, ta rycina z książki Mariana Olszewskiego o martyrologii Wielkopolan no, przedstawia to, jak ten fort wyglądał zaraz po jego ukończeniu. Tutaj na tym odcinku drogi dojazdowej do bramy fortecznej mamy budynek, który jest domem bałmistrza i o nim także będziemy sobie opowiadać za chwilę. Ja już te niuanse dotyczące jakby kwestii czysto militarnych związanych z konstrukcją tego fortu, co do czego służyło i w których kazamatach co się mieściło, a gdzie mamy, nie wiem, kaponierę barkową, a gdzie mamy jakieś inne elementy, to już nie będę wnikać, bo nie starczy nam na to czasu. Natomiast przejdziemy jeszcze z czasów budowy do informacji dotyczących właśnie wypadków przy pracy. Tutaj jeden z nieszczęsnych czeladników w 1877 zatrudniony przy budowie fortu, kamień go uderzył i człowieka trzeba było do diakonisek odwieźć, tylko że to jeszcze nie były te diakoniski przy dzisiejszym rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego, tylko diakoniski wówczas albo jeszcze na Zagórzu, albo już przy dzisiejszej ulicy Liberta Kościuszki się mieściły. To też jest ciekawy wątek, który jest przedmiotem rozmaitych dyskusji wśród tych, którzy się na fortyfikacjach znają, rozmaitych poznańskich fortecznych historyków, ponieważ jest to informacja, jak Państwo mogą przeczytać, o kradzieży torów kolejki fortecznej, która miała łączyć forty VII z VIII, czyli to kawał drogi, proszę Państwa. No i te dyskusje dotyczą tego, czy to była tylko taka, powiedzmy, kolejka do rozładowywania materiałów budowlanych związanych z tym, że oprócz samych fortów tam jeszcze mieliśmy różne ukrycia, takie schrony między pola, czy to artyleryjskie, czy schrony piechoty, albo magazyny amunicyjne, i kiedy to budowano, to trzeba było po prostu rozwozić ten materiał. Czy ona miała potem jeszcze jakiś charakter? No, sądzimy, że nie, bo po prostu już potem jej na różnych źródłach kartograficznych i innych nie ma, więc no to ciekawe też, że taka wąskotorówka zapewne, którą ktoś najzwyczajniej w świecie bezczelnie ograbił z cennego było nie było złomu, no funkcjonowała. Pruska, powiedzmy, oszczędność, skrupulatność i taka racjonalność nakazała po zakończeniu budowy zlicytować to, co jeszcze się dało, czyli te baraki robotnicze z muru pruskiego do sprzedania z Fortu VII i IX. Ten dach tekturowy, nie wiem, czy to widać, dach tekturowy, no to jest po prostu papa, nasza dzisiejsza, tak określano po prostu papa. Okej. Jeszcze w kontekście budowy fortu, oprócz tej siły robotników, którym płacono, trzeba pamiętać o jeńcach wojennych,
francuskich, którzy trafili do Poznania po wojnie francusko-pruskiej, no i nie siedzieli na wakacjach w sanatorium, tylko byli wykorzystywani do różnych robót. I tutaj mamy francuski guzik w labrach. Zresztą ten wzór się niewiele zmienił od czasów napoleońskich. To jest też dość ciekawe, długie trwanie pewnego wzoru. No i tutaj ktoś z jakiegoś zapewne 49. pułku piechoty, jakiś Francuz kopał czy to fosę, czy wykonywał jakieś prace budowlane. To ten guzik w kontekście innych ciekawych guzików przez nas znalezionych, to trochę wybiegam w przód, ale tu guzik, teraz właśnie, że nie zrobił błędu, albo holenderski, albo belgijski, tutaj guzik brytyjski, a tutaj guzik polskiej armii Hallera, to jest dosyć ciekawe. No i te dwa możemy też z kontekstem niemieckim wiązać, ale już drugowojennym. Dobrze, to teraz będziemy zajmować się tym, znaczy chciałbym Państwu pokazać, jak wyglądał teren naszych badań. Tutaj mamy dno fosy, która była, no powiedzmy, korytowana, wyrównywana. Tutaj przy tej okazji mieliśmy możliwość sprawdzenia tego wypełniska fosy i muszę przyznać, że było zaskakująco jałowo i mało obfitowały te warstwy nawarstwienia w zabytki. No, trzymano ewidentnie porządek, to znaczy nawet w czasach budowego Wojska Polskiego już po wojnie starano się raczej nie śmiecić, bo tego rodzaju takich znalezisk tutaj stąd pochodzi niewiele. Ten guzik francuski, który pokazywałem, parę guzików ludowego Wojska Polskiego, trochę butelek po piwie i kawałek fajki porcelanowej, główka porcelanowej fajki. Także jak tutaj Państwo pamiętają jeszcze o tego jegomościa, robotnika, to my możemy sobie teraz puścić wodze fantazji, że może to taki właśnie facet zgubił, a może jakiś po prostu już polski żołnierz, który pełnił służbę wartowniczą. Trochę było takiego zanęcania Państwa do wysłuchania tej prelekcji za pośrednictwem takiego chwytu tam w opisie wydarzenia na Facebooku, co pili tam ci pruscy żołnierze czy ci robotnicy. No to proszę bardzo, jest odpowiedź, to też jest porcelanka, korek znaleziony tam w tej fosie. Oskar Wip z Grabenstrasse, czyli Grobla 4, to był piwowar, to jest za dużo powiedziane. On tak jak Oskar Stiller z Łazarza po prostu skupował piwo w browarach i sam je butelkował. Miał też restaurację, która słynęła, co wiemy z ogłoszeń prasowych, z bardzo dobrych golonek. Więc przy okazji pewnie i piwo Wipa. Na Grobli? Czy na Grobli. Grabenstrasse to Grobla 4. A ta restauracja z Grobli? No Oskar Wip pod szyldem. Także nawet nie sprawdzałem na Google Maps, jaką mieliśmy tutaj, czy to stoi pod tym adresem, nie? W tym starym kształcie. Tu też jest dno takiej starej, wydaje się, butelki, to znaczy właśnie z tego horyzontu budowy fortu, raczej niż użytkowania go później przez pruskich żołnierzy. I mamy godło, czy herb. Jest tak schematyczny, że trudno powiedzieć, czy cesarstwa niemieckiego, czy może właśnie Wielkiego Księstwa. Ale to jest taka heraldyczna umowna tutaj, umowne przedstawienie, które znamy z innej ikonografii. Z tego okresu jeszcze tutaj możemy zobaczyć wybór monet, które znaleźliśmy. I to jest dosyć też ciekawe i symptomatyczne, no bo oczywiście mamy takie fejniki, powiedzmy, z samego końca tego okresu przedzjednoczeniowego. Mamy markę srebrną już z takiego okresu cesarstwa niemieckiego, ale mamy też grosz Wielkiego Księstwa Poznańskiego z 1816 i na przykład Boratynkę, czyli szelong Jana Kazimierza, 17-wieczna moneta, niezwykle popularna, bo emitowana w skandalicznych nakładach. Natomiast no, co my tam robimy? No, to jest pytanie. Możemy właśnie wiązać to z tym horyzontem wsi Sytkowo i funkcjonowania tutaj może jakiejś gospodarki rolnej po prostu i gdzieś ona tam wywieziona z obornikiem, z mierzwą, z stajni trafiła na pole, które potem zostało zabudowane fortyfikacjami. No i tu dwa grosze międzywojenne, 50 fenigów
już z okresu okupacji. Okej, okay, no to teraz czas zobaczyć to wyposażenie z czasów pruskich, tak? Czyli z czasów Cesarstwa Niemieckiego. Tutaj znaleziona w dwóch częściach klamra od pasa z oczywiście znaną frazą Gott mit uns, ale czasy jeszcze cesarskie, a nie drugowojenne, a tutaj ta klamra już skompletowana, bo ona była, no powiedzmy, luźno te dwa elementy obok siebie leżały. No co poza tym? Poza tym mamy oczywiście szereg guzików, tutaj znowu mamy akurat przekrój przez wszystkie epoki, bo mamy od guzików, powiedzmy, takich tych pruskich, gładkich, od kurtek mundurowych, przez guziki już takie pierwszowojenne, tutaj z koroną. Nie wiem, czy to widać, bo one są z takiego znalu czy cynku, ale to już jest okres pierwszowojenny. No i mamy groszki Wehrmachtu z okresu II wojny światowej. Mamy też tu ledwo cokolwiek widać, ale polskie guziki z okresu II Rzeczpospolitej. No i wreszcie guziki Ludowego Wojska Polskiego. Tutaj podobnie mamy taki przekrój na niemieckich i polskich guzikohakach, czyli tych guzikach, które były przyszyte do munduru, do kurtek, żeby podtrzymywać pasy dość ciężkie z ładownicami. No i tu mamy ten, powiedzmy, pierwszowojenny, tu mamy drugą RP, a tu mamy drugą wojnę światową. Takich elementów umundurowania było więcej. Tutaj jest na przykład tylko fragment od korony, która wieńczyła z monogramem cesarskim, która była elementem naszytym na ładownicę, jeszcze starego typu. To jest dosyć ciekawe, bo to jest taki, powiedziałbym, trochę anachronizm, to znaczy w czasie, kiedy ten fort był użytkowany, no to już powoli te ładownice wychodziły z użycia. One się co prawda gdzieś tam przeżywały jeszcze do I wojny światowej, no ale właśnie może ten fort, który był obsadzany raczej tyłowymi jednostkami, nigdy szczególnie jakiegoś ważnego militarnego charakteru w pierwszej wojnie światowej nie odegrał, no to może właśnie możemy sobie wyobrazić wąsatych 50-latków, którzy tam no, siedzieli i donaszali te mundury starszego typu. Tutaj jeszcze dla takiego pokazania, powiedzmy, tej kultury materialnej i pewnych rozrywek szpilmarkę, czyli po prostu żeton karciany. Możemy sobie wyobrazić, że ci żołnierze tam, zabijając nutę, w karty grali. A tutaj dość ciekawa rzecz, postaram się ją powiększyć, to jest taki okolicznościowy medalik patriotyczny, wybity z okazji śmierci cesarza Wilhelma, zdaje się, pierwszego, który mamy takie dwa otwory i on mógł być gdzieś przewieszony. Nie wiem, czy noszony jako medalik, czy jako jakiś element przy dewizce, przy zegarku, trudno powiedzieć. Ale wtórne są te otwory, nie? To też widać, bo wchodzą na napis. Dobrze, powiedziałem o domu Baumistrza i teraz zaczynamy powoli tego, powiedzmy, obszaru cywilnego, bo Fort VII, i o tym mało osób dzisiaj wie, był nie tylko wykorzystywany przez wojsko, ale normalnie był no, mieszkaniami komunalnymi, to może byśmy przesadzili, gdybyśmy tak powiedzieli, ale powiedzmy rodziny wojskowych albo osoby, które w jakiś sposób przy wojsku były wykorzystywane jako cywilni pracownicy, w forcie mieszkali. A na pewno mieszkali w tak zwanym domu Baumistrza. To jest zdjęcie domu Baumistrza z lat schyłek 50., początek 60. Jeżeli się jeszcze dobrze przyjrzymy, to będzie widać nad drzwiami tutaj runy SS, już kompletnie zatarte. I to już jest czas, kiedy tutaj absolutnie jakby zameldowani byli cywile. I o tym wątku jeszcze Państwu opowiem, bo to już ten okres powojenny, to jeszcze do tego wrócę. Natomiast żebyśmy mieli wyobrażenie, jak ten dom Baumistrza, właśnie kim był Baumistrz, to była osoba, która miała odpowiadać właśnie za takie utrzymanie. No, powiedzielibyśmy dzisiaj połączenie woźnego z konserwatorem. Ten dom Baumistrza wyglądał, to już jest zdjęcie z fortu VIII, co prawda, ale wyglądał właśnie tak, to jest kropka w kropkę ta sama konstrukcja. Mam nadzieję, że ona, chociaż
to mówię tak naiwnie dosyć. Mam nadzieję, że to kiedyś przetrwa, bo zostanie odbudowane, bo obecnie jest w opłakanym stanie i nic nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek się za to zabrał, bo Fort Uspe, przed którym ten budynek stoi, należy do rąk, jest w rękach prywatnych i no i są tam dosyć spore problemy w ogóle z samym obiektem, ale to jest zagadnienie na zupełnie inną rozmowę. No i to też, co jeszcze ewidentnie świadczy o tym, i to w pobliżu domu Wałmistrza przez nas znaleziony, który już przed Fortem VII, nawiasem mówiąc, w ogóle nie stoi. Tam jest parking, był i jest do dzisiaj. Właśnie taka tabliczka z napisem strych 48C. No możemy się domyślać, że pomieszczenie strychowe i tutaj klucz był przyczepiony do tego znaczka. Okej, okay, no to powiedzmy jeszcze coś na temat wyposażenia tego domu Wałmistrza i codziennego funkcjonowania. W momencie, kiedy na tym terenie podatnym domu Wałmistrza było przygotowywane podłoże pod parking, który w tej chwili się tam znajduje, no to wiadomo, było korytowanie, było jakieś niwelowanie terenu i trafiliśmy na śmietnik, który raczej jest taki tuż powojenny, to znaczy jakieś 45, 46. No i tu mamy przekrój różnych butelek, piwo toruńskie, piwo z Graz, Grecer Bier, czyli piwo grodziskie, szampan wśród piw tak zwany, Walter Grau, Vulkan, to jest taka znana rozlewnia poznańska, rozlewnia, a nie browar. No i to jakaś butelka z napisem pewnie Unverkauflich, czyli to były te takie zwrotne butelki też z takich jakichś popularnych na początku XX wieku piw. Wybór ceramiki naczyniowej, fajansów z różnych wytwórni. No mamy wojskowe z gapą, mówiąc po poznańsku, czyli z godłem III Rzeszy, mamy KPM, czyli Królewską tą wytwórnię porcelany w Berlinie i różne inne wytwórnie niemieckie, ale też na przykład już powojenne naczynie z Wałbrzycha. Czyli to pokazuje, że to ten zasyp śmietnikowy, no to raczej jakiś taki 50. rok. To funkcjonowanie domu Wałmistrza, które tak trochę tutaj płynnie przechodzę pomiędzy okresem przedwojennym i powojennym, ale ono w czasach, powiedzmy, lat 20. i 30., ono było, powiedzmy, ta funkcja Wałmistrza, którego znamy z imienia i nazwiska, bo to był pan Stanisław Buszek. I ta praca tego pana była dość potrzebna. To znaczy, tam na odludziu, jakim były okolice Fortu VII, no mogły dziać się rzeczy różne. I proszę naprawdę nie myśleć o tym, że skoro był to obiekt wojskowy, to powstrzymywałoby to na przykład złodziei albo poszukiwaczy złomu od rozmaitych, no po prostu rabunków. Zresztą mamy źródła prasowe, które tego dowodzą. Tym bardziej, że okolica taka przylegająca do fortu wzdłuż ulicy Bułgarskiej, to było osiedle, zwłaszcza od lat 30., osiedle nędzy. To było jedno z licznych w Poznaniu niestety takich pokryzysowych osiedli, które z ogródków działkowych stały się po prostu no, altanami, w których ludzie mieszkali całorocznie w bardzo, bardzo trudnych warunkach. To jest zdjęcie z Kuriera Poznańskiego właśnie z tego miejsca. Ten teren się ciągnął wzdłuż ulicy Bułgarskiej, tak mniej więcej od Marcelińskiej do Bukowskiej. I możemy szybko zauważyć i zobaczyć sobie, jak to wyglądało. To jest mapa powojenna, ale ona dobrze jakby oddaje ten cały obszar tych, no tak powiedzielibyśmy trochę, pożyczając terminologię od Brazylijczyków, że to fawele, bo tak faktycznie było. No początki były oczywiście zupełnie inne, bo to faktycznie były ogrody działkowe. Tu mamy takie ogłoszenie dotyczące parcelacji tych terenów. Towarzystwo Ogrodu Działkowego Przyroda. Tak się ono nazywało. No i pan Adam Knasiecki, zresztą to jest ciekawe, ogród restauracyjny. No, to jest w ogóle ciekawa postać, bo to był weteran powstania wielkopolskiego, który
Też najprawdopodobniej, tam wiele na to wskazuje, był takim powiedzmy administratorem czy gospodarzem strzelnicy, która przy skrzyżowaniu Bukowskiej i Bugarskiej funkcjonowała od czasów pruskich. Ta strzelnica była miejscem organizowania rozmaitych zawodów strzeleckich, a to weterani, a to harcerze się tam spotykali, bracia Kurkowi. I zresztą no, tutaj mamy wgląd w to, jak to wyglądało. No i przy tej okazji pan Knasiecki miał jakiś ogródek pewnie w sezonie wiosennym, jakiś wyszyk tam prowadził dla swoich kolegów weteranów. Tu jeszcze mamy też obrazek, fotkę z Narodowego Archiwum Cyfrowego z jakiegoś tam szkolenia, powiedzmy, rezerwy czy takiej służby Polsce. No i jeszcze tak szybko skoczymy w czasy okupacyjne. Ta strzelnica była zresztą po lat 60. wykorzystywana, no i trudno sobie wyobrazić, żeby Niemcy w czasie okupacji jej też nie wykorzystywali. Tu akurat mamy zdjęcie żołnierzy Luftwaffe na Bukowskiej w sąsiedztwie Fortu VII, którzy tam jakąś musztrę ćwiczą, a potem odbywają przeszkolenie strzeleckie. Ale okej, okay, mieliśmy opowiadać o tych wątkach, powiedzmy, około kryminalnych. I na przykład tutaj mamy taką historię właśnie o tym, że na terenie wojskowym wałęsali się nietrzeźwi osobnicy, no i trzeba było ich aresztować. No i tam mamy tutaj, jak to zwykle w prasie międzywojennej, bez żadnej ochrony danych osobowych, podane personalia z adresami. Jeszcze dopisaną profesją pani. No, to pokazuje, że ten teren, mimo że tam cały czas tam były magazyny wojskowe, no po prostu też był no, penetrowany w rozmaitych celach. Tutaj na przykład, jeszcze wracając do wątku, a nie, do wojskowym, to zaraz, ale skończmy ten cywilny. Tutaj mamy na przykład wypadek opisany, dość przykry, dziewczynki Ireny Czerniewieckiej zamieszkałej na terenie warowni siódmej, córka bezrobotnego, w środę popołudnia spadła z drzewa z dość fatalnym skutkiem. Ale to od razu nam pokazuje, że w tej warowni, czyli w Forcie VII, mieszkali ludzie. No i oprócz Stanisława Puszka, wspomnianego wałmistrza, który tam mieszkał służbowo, byli też ludzie, którzy po prostu byli tam kwaterowani z powodu po prostu problemów lokalowych. I no, była to liczba, podejrzewamy, około 30-40 osób. To jest akurat jedna ze stron ksiąg meldunkowych z okresu międzywojennego i mamy tutaj nazwiska osób, które w Forcie VII mieszkały. Wojsko tam miało dosyć różne podejście do tego, bo chciało się też ostatecznie pozbyć tych ludzi z różnym skutkiem. Tam ostatecznie też cała ta w ogóle okres lat 30. to były te takie dosyć kłopotliwe kwestie związane z tym, co z tymi fortami robić. Wojsko chciało bardzo mocno to sprezentować miastu. Miasto tego nie chciało, bo po co? Wojsko nie widziało, poza oczywiście paroma jakoś lepiej położonymi fortami, większego sensu, żeby to wszystko utrzymywać. No i to była taka przepychanka pomiędzy magistratem a tym zarządem wojskowym, a to też jako powiedzmy garnizon poznański nie miał jakiejś takiej bezpośredniej kompetencji, więc to musiało być załatwione przez Warszawę. No tam były cały czas w prasie, widzimy takie dyskusje. No i te forty no, rozmaite funkcje pełniły. W Forcie VII mieliśmy magazyn amunicyjny 3. Pułku Lotnictwa stacjonującego na Ławicy i to się nam udało uchwycić w dosyć fajny sposób, to znaczy poprzez plomby, które zabezpieczały skrzynie z amunicją, z jakimiś materiałami potrzebnymi wojsku. Tutaj Państwo widzą 3. Pułk Lotniczy, skrót, tu mamy nawet 57. Pułk Piechoty. A tu mamy, i to jest bardzo ciekawe, jak widać taką korpusówkę wojsk lotniczych, skrzydła i śmigło, które to są rewersy, albo awersy, nie wiem,
już które określenie będzie poprawniejsze, właśnie tych z drugiej strony był właśnie taki napis trójka i pelot. Okej. To funkcjonowanie wojska także poświadczają nam nieliczne, ale ciekawe zabytki związane z insygniami mundurowymi. Tutaj jest orzełek. Już teraz mam nadzieję, że pasjonaci militariów nie wyśmieją, ale chyba wzór 27, jak się mylę, to trudno. Również nakrętka na powiedzmy z drugiej strony, tak mocująca do czapki, uszkodzona jakby tutaj niestety, mocująca tego orzełka. Co ciekawe, to znaleźliśmy trzy takie, chociaż ten jest w najlepszym stanie, bo jest cały, dwa pozostałe były intencjonalnie zgięte. W takiej jeszcze przed depozycją w ziemi, co może wskazywać, że być może to były jakieś taki powiedzmy horyzont 39-40 roku, kiedy Niemcy przejmują fort i może tam pozostałe gdzieniegdzie jakieś mundurowe polskie elementy niszczą i to, no na to wskazuje. Było to po prostu ewidentnie tak zrolowane bardzo celowo i bardzo, bardzo precyzyjnie. Tutaj jeszcze już, a do tego może jeszcze wrócimy, a może nie wrócimy, bo zapomnę o tym, a warto to też pokazać, mówiąc o tych cywilach, którzy współżyli jakby z wojskowymi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, no to też są takie elementy naparstek, jakiś sygnet taki tam stąpaku odpustowy i dwa medaliki. No, szczerze mówiąc, tak naprawdę to trudno powiedzieć, czy to zgubione przez cywila, czy przez wojskowego, bo równie dobrze mogli wykorzystywać to wojskowi. To zresztą jest ciekawe, że to zwłaszcza w takim wcześniejszym horyzoncie XIX-wiecznym, czy wojenno-polońskich naparstki są szalenie często znajdowane, bo jakby żołnierz sam siebie musiał oprzeć. No. Nie mógł liczyć na to, a jakby odpadnięcie guzika. Wydaje się nam banalne, ale tam, zwłaszcza w okresie zimowo-jesiennym, było problematyczne. No ale tak sobie to wiążemy z tym okresem właśnie dwudziestolecia międzywojennego. Natomiast ewidentnie cywilną proweniencję mają te dwa ołowiane żołnierzyki, które także zostały gdzieś tam w okolicach bramy znalezione, czyli możemy zakładać, że dzieci czy to bałmistrza, czy może innych lokatorów Fortu VII się tymi przedmiotami bawiły. Jako pewną ciekawostkę tu jeszcze można dodać, to jest akurat też wyposażenie z Fortu VIII, ale to jest taka kopuła i to też zresztą w czasie remontu zostało odnowione, tego, który Fort VII niedawno przechodził. Są takie naddatki, kopuła pancerna i taki bunkier betonowy, obserwacyjny, który był jakby w pośpiechu w sierpniu, w lipcu 1939 przez polskie wojsko dobudowywany do tych fortyfikacji. Je zresztą widać, czy to przy ulicy Trybunalskiej, czy przy ulicy Marcelińskiej, na tych schronach akurat Międzypola też są takie elementy i one na Forcie VII się znajdują. W jednym z nich zresztą, ale to już akurat nadzór archeologiczny znalazł podczas czyszczenia wypełniska tego bunkra bardzo dużo naczyń takich właśnie drugowojennych z swastykami. Takie ogólno po prostu wojskowe naczynia kantynowe tam trafiły pewnie no, w 45-46 podczas porządkowania fortu. Dobrze, przejdźmy do czasów okupacji. Oczywiście ten wątek, no, czy większą część II wojny światowej, ten fort, jak wiemy, pełnił funkcję miejsca kaźni, obozu koncentracyjnego, ale i tu, jeżeli myślimy o tym okresie, to można na przykład pokazać odznakę sportową SA. Dosyć chętnie taki element noszony przez SS-manów przy mundurach. No, najlogiczniejsze, że możemy powiązać to tak z kimś z załogi fortu, ze strażnikami po prostu. Natomiast po 1944 roku, czy u schyłku 1944, kiedy już te funkcje obozu koncentracyjnego przejmuje w pełni Żabikowo, w Forcie VII pojawiają się zakłady Telefunkena. I wytwórnia, która tam
jakby ma wytwarzać radiostacje na potrzeby wojska, pozostawiła po sobie już nieistniejące, pozburzone chyba w zeszłym roku, hale produkcyjne, produkcyjno-magazynowe, które się mieściły w fosie. W fosie fortecznej. No one w myśl doktryny konserwatorskiej jako naddatek taki powiedzmy wojenny zostały zniszczone. Ale to właśnie, jeżeli pamiętacie, może Państwo jeszcze w Forcie VII właśnie takie zagaszone elementy w fosie, to pozostało w zakładach Telefunkena. A pozostałości drobniejsze, które udało się nam wykopać, to są te przedmioty. Po lewej i prawej mamy marki narzędziowe, czyli takie znaczki, które robotnik idąc do pracy w narzędziowni pobierał. Teraz zaraz muszę dobrze to przemyśleć, żeby się nie pogmatwać, czyli zostawiał. No było, żeby było wiadomo po prostu, kto pobrał i żeby nie było, że to nie ja zgubiłem, tylko powiedzmy tak kolega. Więc to było dosyć popularne rozwiązanie i praktykowane zresztą do dziś, chociażby na kopalniach. Po środku mamy za to odznakę Telefunkena, ale to był po prostu rodzaj przypinki o różnych kolorach. Tutaj mam akurat żółte tło w polu, ale były też jakieś kolory czerwone, niebieskie i one określały po prostu zaszeregowanie danego pracownika, w dużej mierze to byli robotnicy przymusowi polscy oczywiście, i też określało jakby strefę, do której taka osoba miała dostęp. I podobne znaczki zresztą w bardzo dużej ilości były znajdywane po wojnie przez dzieci z okolicznych tam domów, na przykład z mojej rodzinnej Abisynii, czyli z osiedla Kasztelanów, i były świetnymi takimi, powiedzmy, żetonami do gry w tak zwaną szajbę. No i cóż, to są dość rzadkie znaleziska, tym bardziej jakby związane z tym kontekstem, no, można tak powiedzieć, i w tym kontekście użyć tego określenia nas ucieszyły. Poza tym mamy tutaj jeszcze dwa elementy tabliczek znamionowych od radiostacji. Ta po lewej chyba była montowana w bombowcach, a ta po prawej jeszcze nie ustaliliśmy. Chyba od radaru. Jedna od, tak, to jest chyba radiostacja z bombowców, a to jest radiostacja od radaru. No i to też tabliczki znamionowe, które gdzieś tam w okolicach bramy fortecznej z ziemi wyszły. Takim dużym elementem, który jak Państwo się domyślacie, no to nie ma skali, ale to akurat jakieś 20 cm na 12, który dawał świetny sygnał pod wykrywaczem, jest ta mosiężna tabliczka, która jest też taką tablicą znamionową windy towarowej z fabryki w Wiesbaden. I to jest o tyle ciekawe, że pokazuje, i to jest też zresztą zagadka, bo tutaj ten krój pisma uproszczony nie pozwala jakby długie trwanie tej fabryki rozstrzygnąć, czy to jest jakby okres II wojny, czy to jest jeszcze okres tak zwany pruski. Natomiast to jest o tyle ciekawe, że pokazuje nam to wyposażenie techniczne fortu, które w dużej mierze poginęło po prostu i nawet w tych najlepiej zachowanych fortach już po prostu było wymieniane po wojnie i niewiele wiemy o nim. I tu warto jako dygresję wspomnieć inne znalezisko, które mieliśmy okazję, czy ja miałem razem z narzeczoną, wygrzebać, również działając na tym konserwatorskim pozwoleniu, tym razem w forcie czy w schronie Międzypola przy ulicy Trybunalskiej. To jest bardzo ciekawa tabliczka znamionowa od systemu wentylacyjnego, który służył do wentylowania po prostu fortu. No rzecz unikatowa, bo też ona może nie rozpala wyobraźni nikogo poza szczególnymi fanatykami fortyfikacji albo historii techniki, natomiast dla nich jest praktycznie ciekawa, bo tego nie wiedzieliśmy po prostu, jak te systemy wentylacyjne działały, znaczy jak działały, to z grubsza wiedzieliśmy, ale z jakich fabryk pochodziły. Ale to dygresja, to akurat schron Międzypola przy Trybunalskim. Rok 45, kiedy ten fabryka Telefunkena już kończy swoją działalność, no bo zostaje ewakuowana, no to jest horyzont walk, które tam miały miejsce, które są jakoś tam, powiedzmy, uchwycone i opisane, ale one jakby w samym forcie, czy też w takim jego bezpośrednim sąsiedztwie zażarte nie były. No, dlaczego tak sądzimy? Bo chociażby dlatego, że tych elementów takich
Stricte wojennych, czyli na przykład łusek stalowych, takich z końca wojny, karabinowych, czy odłamków, tego nie było aż tak dużo. To nawet nas trochę zdziwiło, no bo wiemy też z relacji powojennych, że tam jakieś, powiedzmy, czy to przeciwlotnicze armaty, czy inne takie gniazda oporu niemieckiego gdzieś tam były porozstawiane dookoła, no ale no, tak po prostu było. Łusek faktycznie znaleźliśmy bardzo dużo, ale to wszystko były jakby te z początku XX wieku, czy z okresu II RP. Zresztą wiążemy to też z takim treningiem strzeleckim żołnierzy, który był nie na tej strzelnicy, tylko powiedzmy na tak zwanym placu ćwiczeń, czyli jak macie Państwo bramę Fortu VII, to po lewej stronie jest taki duży plac, taki duży teren otwarty i tam wiemy, że też tego rodzaju jakaś musztra, czy może jakieś strzelania się odbywały. To zresztą też taka dygresja, w fosie fortu znajdowaliśmy też bardzo dużo amunicji sportowej, co może też wskazywać, że może i z jakichś tam flowerów mało kalibrowych sportowych pistoletów czy karabinów sobie pewnie dla zabicia czasu ci żołnierze strzelali. No to mamy zdjęcie z 45 już po zakończeniu działań wojennych. No, jakiś bałagan po telefon kenowski, co zresztą też było kłopotem dla nas, ponieważ pozwolenie konserwatorskie opiewało nie tylko na tę część od ulicy Bułgarskiej, ale też od, jakby mogliśmy poszukiwać od strony zachodniej, czyli tam, gdzie są te osiedla willowe. I to było dla nas o tyle ciekawe, że mieliśmy tam rowy przeciwpancerne, no i to taka, powiedzmy, jest rzecz o tyle interesująca, że zwykle takie zrzutowisko jakiegoś sprzętu czy jakichś elementów powojennych to w tych rowach robiono i tego się spodziewaliśmy. Natomiast poziom jakby zaświecenia tego terenu właśnie takimi odpadkami po telefunkenie, ale też po budowie tych domów jednorodzinnych z lat 60. i 70. był tak koszmarny, że to jakiekolwiek poszukiwania nie przyniosły rezultatów, bo wszystko po prostu dzwoniło i też oprócz tego było dosyć mocno porośnięte. No to już na sam koniec, no Ludowe Wojsko Polskie, zanim tam pod koniec lat 60. otwarto Muzeum Martyrologii, no stacjonowało. Też tutaj reliktem tego czasu jest hasło, które niestety nie traci na aktualności, zwłaszcza w dzisiejszych realiach. No ono zostało tutaj chyba zakonserwowane i jest sobie. Natomiast z takich luźnych przedmiotów związanych z tym okresem mamy takie drobiazgi, gwiazdkę pagonową, tutaj korpusówkę studium wojskowego i jeden z wielu, tam chyba trzech takich, no, to niewielu, ale jeden z trzech orzełków już Ludowego Wojska Polskiego. I kończąc już tak może jakby jeszcze tutaj dodając dwie ciekawostki, które były uzupełnieniem tego, co Państwu starałem się przedstawić, to warto tutaj powiedzieć o wspomnieniach pana Stanisława Tkaczyka, czyli wnuka ostatniego wałmistrza Stanisława Buszka. Otóż pan Tkaczyk, bo to pierwsze, co zrobiliśmy dzięki naszemu koledze Piotrowi Koteckiemu, wówczas pracownikowi Wielkopolskiego Muzeum Narodowego, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, przepraszam, złapaliśmy kontakt z panem Tkaczykiem, no bo to bardzo ważne, żeby zanim przystąpimy do poszukiwań, mieć takiego naocznego świadka, który jeszcze pamięta ten teren z lat 50. czy 60. I on wspominał o dwóch ciekawych rzeczach, to znaczy po pierwsze o tym, że znalazł zrzutowisko broni przy takiej rampie rozładunkowej po lewej stronie od bramy i no, sądziliśmy, że będziemy mogli tam coś jeszcze znaleźć. Tak się niestety nie stało, ale druga ciekawa rzecz to była katastrofa lotnicza, która miała miejsce przy ulicy Bułgarskiej, dokładnie jakby przed Fortem VII. To był rok 50. któryś. I pamiętają Państwo, być może tak wszyscy pewnie, jak tu siedzicie, historię tej katastrofy przy moście Królowej Jadwigi, ta peszka, ten samolot drukujący bombowiec rozbił się, to trochę było owiane tajemnicą, no bo wówczas władze ludowej nieszczególnie zależało na mówieniu o tym, że jakieś katastrofy się zdarzają naszemu, prawda, niezłomnemu lotnictwu. No i tak samo było zresztą w tym przypadku, bo to były podobne lata i też
tutaj niestety, no wiadomo, że dziesięciolatek niespecjalnie jakby był w stanie zapamiętać, co to był za model samolotu, natomiast też z opisu, jeśli chodzi o rozmiary, to wynika, że to mógł być właśnie taki jakiś nurkujący bombowiec, jakiś samolot, właśnie taki szturmowik tak zwany. I też w tym takim żywym wspomnieniu pana Tkaczyka, jak ten samolot spadł, to jeszcze tam widać, że pilot próbował jakoś lądować, on się zapalił, był zalany paliwem, więc tam był bardzo gwałtowny pożar. I też to, że on tak wspominał, pan Stanisław, że dorośli teraz szybko, te dzieci, które jak to naturalne jakby biegną do takiego wypadku, żeby się przyjrzeć, odciągali ich, bo tam faktycznie eksplodowała amunicja, więc było to potencjalnie niebezpieczne. Ten wypadek mniej więcej miał miejsce no praktycznie jakby w osi fortu, gdzieś między, bliżej powiedzmy ulicy Bułgarskiej. Ten teren teraz jest już, on chyba nie należy do muzeum, tylko jest terenem w Zarządzie Zieleni Miejskiej i tam są teraz jakieś nowe nasadzenia, takie upamiętniające pomordowanych Katyniów. Bardzo życzyłbym sobie takich akcji komemoratywnych, bo nasadzono drzewa po prostu, żeby upamiętnić tych ludzi, to jest świetne. Upamiętnia, jednocześnie daje jakby te przestrzeń, jakby zwraca przyrodzie. Okej, dygresja jeszcze, ona będzie beznadziejną puentą, ale musi wybrzmieć, bo jest jedną z takich ciekawostek, które udało się nam uchwycić. Otóż spośród tych rozmaitych wózek karabinowych, jedna duża 20-mm wózka była wystrzelona z takiego, oto działa, to jest Erlikon, to jest taki szwajcarski wielkokalibrowy karabin czy działko przeciwlotnicze. O tyle było to ciekawe i wywołało jakieś poruszenie w Poznańskim Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli, z którego to pracownikiem, panem Witoldem Rogowskim, konsultowaliśmy te znaleziska militarne, bo to działko przeciwlotnicze głównie było montowane właśnie na okrętach marynarki wojennej, ale wiele wskazuje na to, że po prostu być może improwizowana jakaś obrona w 1945 zmusiła Niemców do tego, żeby je, nie wiem jak to, spieszyć, tak się mówi, czyli ulądowić, nie wiem, czyli po prostu przenieść ze środowiska morskiego do środowiska lądowego. No i to faktycznie jakaś tam ciekawostka i jakieś kuriozum. Tak podsumowując, to co nas jakby najbardziej ucieszyło, to jest znalezisko tych plomb. One są tak niepozorne i szare i w ogóle małe i nieciekawe, a jednocześnie one tak jakby bardzo jakby namacalnie pokazują to funkcjonowanie w okresie II RP, o którym też tak bardzo dużo nie wiemy, no bo też o to jakby nie chwalono się wrzeni wobec, gdzie i jakie zapasy powiedzmy trzymało lotnictwo akurat w tym przypadku. No i też chyba tak dość przekrojowo i reprezentatywnie udało się nam uchwycić historię fortu poprzez te poszczególne fazy, poszczególne znaleziska. No tutaj też ten horyzont jeniecki wydaje się być jakoś ciekawy od powiedzmy budowy fortu przez ten okres drugowojenny, tak? Chociaż to jest akurat niepewne. No i guzik Halerczyka jakiegoś bez pomysłu, jak się mógł tam znaleźć, no ale się znalazł. Bardzo Państwu dziękuję i liczę na jakieś pytania, zanim zamarzniemy wszyscy. Myślę, że nie potrzeba mikrofonu do pytania. Ja chciałem, przepraszam za temperaturę oczywiście. No niestety tutaj się nie nagrało, ale dam radę. Mam pytanie, dwa pytania, czy chociaż sądzę, że o tym byś wspomniał, ale czy cokolwiek właśnie związanego z rzeczami, które mogłyby być po więźniach, znaleźliście, czy... No to jest zawsze ten problem, bo jak oddzielić, bo to po prostu byli cywile, tak? Jak oddzielić, czy guzik dany jakiś tam tak zwany, nie wiem, gaciak bieliźniany, czy medalik z Matką Boską, czy on jest od więźnia, czy on jest od mieszkańca fortu, czy od żołnierza? Więc trudno tak mówić. Natomiast tu akurat no, we wnętrzu fortu na to, no, dlatego też między innymi był tam nadzór archeologiczny, no też jakby baczono na to i nie znaleziono takiego miejsca. Ja myślę, że te kolejne fazy, to znaczy to, że Telefunken to przejmuje
a potem przejmuje Ludowe Wojsko Polskie, no to były przynajmniej dwie okoliczności, które wiązały się z jakimś takim no, gruntownym sprzątaniem, więc jeżeli tam były jakiekolwiek powiedzmy cywilne rzeczy i przedmioty, no to pewnie to wyjechała, bo jest jakiś śmietnik bliżej nieslokalizowany. Natomiast w tym kontekście to jest w ogóle bardzo ciekawe i wymaga jakiegoś większego namysłu, jakiejś kwerendy, bo jest to taka historia, powiedzmy, przedziwna, dla mnie brzmiąca niewiarygodnie, ale no, pan jest wiarygodny, ten wspomniany pan Stanisław Tkaczyk, wnuk Wałmistrza, opowiadał, że tam na tym tak zwanym placu ćwiczeń, może postaram się pokazać mniej więcej, gdzie to, okay, tu mamy fort, po lewej stronie tutaj, tak jak patrzymy, mamy ten tak zwany plac ćwiczeń, tam jest teraz wejście takie dla pracowników, nie wiem czy kojarzycie jaki most jest, powiedzmy, jest taki duży, otwarty teren, niezadrzewiony. I on był dla tych dzieciaków boiskiem do gry w piłkę nożną w latach 50. pod koniec lat 50. I oni w pewnym momencie, kopiąc, jakby stawiając nowe słupki od bramek, wkopali się, jakby trafili na deski, jakby z pustą przestrzeń, więc oczywiście zaczęli to rozgrzebywać i znaleźli tam pochówek, i to zaskakujące w trumnie, tak? Czy podejrzewam na jakiejś skrzyni, być może takiej dosyć surowej i skromnej, jak ten pan Tkaczyk relacjonował, że księdza, to znaczy był tam po prostu sutanna. Potem oczywiście przyjechała milicja, wykopano i tak kamień w wodę, tak? Bo to były takie lata. No i teraz jakby pytanie, no co tam robił, jeśli przyjąć za dobrą monetę to, co pan Tkaczyk mówił, no to co tam robił w tym miejscu pochówek księdza? No i teraz być może, ja nie wiem, jaka była pragmatyka postępowania z ciałami w Forcie VII, może ktoś lepiej zorientowany wie, no część wydawano rodzinie, nie wiem, no ale być może to była jakaś taka faza, powiedzmy, z końca czy początku funkcjonowania obozu koncentracyjnego, gdzie po prostu tam kogoś pochowano. No ale teraz pytanie, czy było incydentalne, czy tam jest po prostu więcej tych ciał, których nie wyekshumowano wtedy, a może wyekshumowano, ale jeśli tak, to dlaczego nie ma żadnych relacji, no trzeba wokół tego pochodzić. To jest takie dosyć, powiedziałbym, zastanawiające. Dziwne, że w tym miejscu, że akurat właśnie ksiądz, no to jakby sutanna, tak, no to w ten sposób jakby to rozpoznał tylko. Jeszcze jedno pytanie. Pamiętam, jak inwentaryzowaliśmy tam, to może też ciekawostka, bo jakby nikt to znaczy, może poznaniacy nie wiedzieli, że tam były przez jakiś czas w fosie składowane. No są nadal. Nadal są. Znaczy, ja nie wiem, czy w fosie, gdzie one teraz, ale są w Forcie VII, tak, no bo one trafiły tam, to jest też dobre pytanie, skąd? Myśmy chyba do końca nie ustalili. W każdym razie tam są nagrobki w liczbie chyba kilkunastu żydowskie, ale też chyba gdzieś jakieś pojedyncze, może katolickie były. No oczywiście tak z czasów okupacji, kiedy ten materiał wykorzystywano przez władze okupacyjne, wykorzystywały do różnych tam prac ogrodowo-parkowo-ulicznych i potem gdzieś odzyskane i to za czasów chyba jeszcze Beryta tam przyjechało. Tak, no poza tym jest tam też na przykład magazyn Muzeum Archeologicznego, to też jest ciekawe, te duże wielkogabarytowe jakieś czy masowe zabytki tam są składowane. No. Jeszcze ostatnie pytanie, jakbyś się odniósł do tego, takich opinii, że w Forcie VII powinno się powinno się tylko kultywować tą rzeczywiście tragiczną martyrologiczną warstwę historyczną. Czyli żeby nie odbywały się, są osoby, które uważają, że nie powinny się tam odbywać inne rzeczy, czy jakby opowiadanie takie w taki sposób, no powiedzmy, że ktoś mógłby nawet nam tutaj zarzucać, że podnosimy, znaczy te takie historię pruską, czyli budowy, tego, czemu służyło i tak dalej. No wiesz co, oczywiście jakby zgadzam się z tymi, którzy
twierdzą, że tam na przykład, nie wiem, nie powinny, no nie wyobrażam sobie, chyba nigdy nie było takiego przypadku, że się tam odbywała jakaś komercyjna, nie wiem, impreza, tak, którą, nie wiem, możemy kojarzyć z szóstką czy ósemką w dawnych czasach, no, no to nie jest chyba tego rodzaju kwestia, to chyba nigdy, znaczy jestem przekonany, że nigdy nie miało miejsca, ale też nie wyobrażam sobie, żeby tam była to dobra lokalizacja do ustawienia, nie wiem, Studę Pekera, garów z grochówką i jakiejś rekonstrukcji historycznej, tak? No, takiej powiedzmy, czy to tam drugowojennej, czy jakiejś tam pruskiej, tak? No są inne forty, na szczęście mamy ich w Poznaniu sporo i tam się to może odbywać, więc trudno mi na to odpowiedzieć, bo myślę, że jest dużo osób zaangażowanych po prostu w czy to dni twierdzy Poznań, które się tymi fortyfikacjami naprawdę zajmują tak od podszewki, a nie tak z doskoku jak ja, które mają jakieś tam lepsze pewnie rozeznanie i wyobrażenie, ale no, też jakby nie ma nic w tym, niczego nie ujmuje to powiedzmy jakby czci ofiar tego miejsca, jeżeli będziemy no, opowiadać o tym, jak to wyglądało i funkcjonowało wcześniej i później. No, nawet ta rekonstrukcja, czy nie rekonstrukcja, remont, renowacja tych dużych odcinków jakby fortu, która teraz była zrealizowana, no też jakby w pewnym sensie, do pewnego stopnia tam rekonstruuje takie elementy wyposażenia fortu, które gdzieś tam poginęły, tak? Czy tam te, powiedzmy, jakieś transzeje tam z 39, te tak zwane świńskie ogony, czyli te elementy takie, powiedzmy, grodzenia drutem kolczastym, właśnie dynafosy, jakieś takie elementy tam po prostu są w całym tym programie rekonstrukcji, prac konserwatorskich, zostały ujęte i one pokazują inną historię fortu. Natomiast, no, tak, tak mówienie o Telefunkenie no, no, w niczym nie ujmie temu, co tam się działo, bo to mówię, zbyt silnie siedzi, no, ale też jakby na Boga, no, gospodarz tego miejsca, czyli jakby mamy Muzeum Martyrologii Wielkopolan, no i ta funkcja jest i chyba będzie, więc nic tutaj się takiego nie zadzieje, chyba, co by mogło jakoś tę pamięć, nie wiem, narazić, a wręcz przeciwnie.